Dzień dobry. Wyszłam chyba z wprawy vlogowania, dlatego pomyślałam sobie, dzisiaj jest 1 grudnia. Dzisiaj mógłby zacząć się vlogmas i postanowiłam spróbować jeszcze raz. Tym razem jednak nie obiecuję, że będzie to codzienny vlog. Postaram się, ale nie chcę się zobowiązywać do czegoś, czego nie wiem, czy jestem w stanie dokonać. Mam już jedno zobowiązanie. Od miesiąca już właściwie mówię nowennę, odmawiam nowennę pompejańską i codziennie mówię właściwie różaniec, trzy tajemnice, także zajmuje to trochę czasu, a modlitwa jest u mnie na pierwszym miejscu, dlatego jeśli chodzi o vlogowanie, jeśli starczy mi czasu, codziennie postaram się nagrać i wyedytować dla Was film. Nie chcę, żeby te vlogi były jakieś również długie, dlatego, że może być to nudne. Mam nadzieję, że będę w stanie coś Wam sensownego przekazać również w tych vlogach. I chciałabym zacząć dzisiaj pierwszy dzień vlogmas od powiedzenia Wam, jakie mam plany na święta. Na święta w tym roku postanowiłam zostać tutaj w Londynie. Co roku właściwie jeździłam od ostatnich kilku lat do Polski, żeby spędzić te święta z rodziną i kocham naprawdę polski klimat, polskie święta. Uwielbiam spędzać święta z rodziną, bo myślę, że to są takie najcenniejsze chwile w życiu, które niestety szybko umykają i w tym roku postanowiłam, że zostaniemy tutaj, dlatego że właściwie powód jest taki zwykły. Strasznie drogie są bilety na święta, a ja teraz już kupuję dwa bilety dla siebie i dla Arianki. Także musiałabym trochę tych pieniążków zapłacić za te bilety i ze względu na to, że ostatnio też podróżowałam trochę, czy podróżowałyśmy, to no wydałam już w tym roku na podróże troszeczkę pieniążków. Postanowiłam, że pojadę jednak do Polski może na początku stycznia, kiedy te bilety już będą tańsze. W każdym razie, święta, plany na święta. Myślę, że święta spędzimy u nas w domku, Wigilię szczególnie. Tak postaram się zrobić jakiś taki polski klimat. Oczywiście nie będzie to tak jak rodzinne święta i zaprosić znajomych, którzy no, nie mają innych planów, żeby spędzić sobie razem święta. I tak sobie pomyślałam dzisiaj, że to jest również tutaj moja rodzina. Znajomi, bliscy, bliskie osoby tutaj, które są zawsze, żeby pomóc mi. Jesteśmy sobie, nawzajem sobie pomagamy. To też jest nasza rodzina. Osoby, które mieszkają za granicą, na pewno wiedzą, że rodzina to też nie tylko właśnie poprzez więzy krwi się nazywa, ale również właśnie mamy tutaj przyjaciół, którzy są dla nas jak rodzina, na których możemy zawsze liczyć, z którymi właśnie nawzajem sobie pomagamy, prawda? I postanowiłam, że właśnie może zrobimy coś takiego, zorganizujemy tutaj takie święta, Wigilię szczególnie, u mnie w domu. Każdy coś przyniesie do jedzenia, każdy coś przygotuje, także myślę, że będzie ciekawie. Właściwie chcę nawet te święta spędzić w domu, dlatego że co roku podróżuję, a tutaj właściwie jest mój dom. Chciałabym również, żeby Arianka spędziła te święta również, żeby Wesley miał możliwość spędzenia z nią świąt, ponieważ w zeszłym roku nie miał. I no, na pewno będziemy jakoś tak się co roku może wymieniać, także na pewno jeden dzień spędzi Arianka tutaj ze swoją rodziną, z jego rodziną i on się też będzie również z tego cieszył. Także takie są plany u nas na święta, na dzień dzisiejszy. Dajcie znać, co Wy robicie na święta w tym roku, jakie macie plany. Jeśli mieszkacie za granicą, dajcie znać w komentarzach na dole, jeśli spędzacie święta właśnie poza granicami kraju, co robicie, aby te święta były wyjątkowe, żeby nie czuć
tej rozłąki takiej z rodziną. Dajcie znać, jestem bardzo ciekawa, dlatego że ja chciałabym również sprawić, aby te święta były wyjątkowe, pomimo tego, że nie będę ich spędzać z rodziną. I na pewno, mieszkając za granicą, nasze serce jest zawsze rozdarte. Dajcie znać, życzę Wam przepięknego dnia. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia. Pa!